to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy mogę powiedzieć i państwu zgromadzonym tutaj w Nowohutskim Centrum Kultury i państwu przed ekranami laptopów, smartfonów i różnych innych urządzeń audio-wideo, że zaczynamy kolejne spotkanie w ramach cyklu Lite Artura, kolejne spotkanie w Nowohutskim Centrum Kultury w Krakowie, kolejne spotkanie, którego gościnią będzie Magdalena Grzebałkowska, kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam sporo o Beksińskich, ale nie tylko o Beksińskich, a dzisiaj zupełnie inny temat, zupełnie inna opowieść, zupełnie inna książka, wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Wydawnictwo Agora nie tak dawno wydało. W związku z tym, że jesteśmy online, no to państwo mam nadzieję to usłyszą, że ja teraz powiem Magdalena Grzebałkowska i rozlegną się gromkie brawa. Magdalena Grzebałkowska. Zacznę od rzeczy technicznych, zanim przejdziemy do samej historii książki, czyli będzie historia powstawania książki. Jak duży wpływ na powstawanie książki reportera mają ludzie, którzy przychodzą i mówią, słuchaj, to może byś zrobiła o dzieciach? Tacy ludzie, wiesz, jak Paweł Smoleński na przykład. Goźliński, przepraszam, Goźliński. No duży mają wpływ. Tylko, że to nie było tak, że Paweł Goźliński, szef wydawnictwa Agora, przyszedł i powiedział dzieci wojny, tylko długo, długo rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad tematem mhm. następnej książki, którą miałam napisać dla Agory. I ja dawałam tematy, które jemu się nie podobały, on podrzucał mi tematy, które ja niezbyt chętnie chciałam robić i po paru tygodniach, albo nawet miesiącach takich rozmów, on rzuci, to on rzucił hasło dzieci wojny. No, i ja, która mówiłam, że już nigdy w życiu, nigdy więcej wojny. Hmm. Bo czterdziestym 1945 powiedziałam: o rety, to jest fajny temat. No I i to właśnie... jest jaki to jest moment? To jest taki, kiedy wypisujesz sobie za i przeciw? Czy są motyle w brzuchu? Co nie, jest? nie, to są te motyle w brzuchu. To jest intuicja, która mówi, to będzie dobry temat. I już czasami boję się, że intuicja, intuicja mnie zmyli, zawiedzie, ale jeszcze to się nigdy nie zdarzyło. Więc tak bardziej emocjonalnie biorę się za temat, nigdy nie rozpisuję za i przeciw. Powinnam była zrobić za i przeciw przy komedzie, dlatego, że to było strasznie, yy, okazało się, że po komedzie prawie nic nie zostało. No tak. I, i to było trudne, ale no, komeda też mnie zachwycił, więc się za to wzięłam i o. Z jednej strony przy komedzie mam takie wrażenie, że goniłaś trochę za bohaterem, który ci uciekał a tutaj musiałaś gonić po wielu miejscach, nie tylko w kraju, ale za granicą. Jak, to, jak ta mapa bohaterów i bohaterek powstawała? No trochę ta mapa powstawała z moich zainteresowań wynikała. Czyli jako historyczka mniej więcej wiedziałam, co bym chciała. Te pierwsze takie myślenie o stereotypach dzieci mhm. wojny od razu przychodziło mi do głowy, zwłaszcza w Polsce, ale też jestem gadatliwą osobą. I jakoś nie kryje tematów, nad którymi pracuję, więc, yy, no, jakby te informacje, że dzieci wojny, też właściwie po to, czy ktoś nie chciałby mi yy, opowiedzieć czegoś, czy ktoś ma jakąś interesującą babcię, dziadka, ciocie, czy zna jakiś temat. I też tak było, że na przykład, wiesz, Amerykę chciałam robić. To wiedziałam, że będę Jasne. robiła mhm. temat amerykański, ale to miał być zupełnie inny temat niż wyszedł. To miał być. Przeciętny amerykański dzieciak, który jest w czasie wojny, bo istnieje druga wojna na świecie, ale on jakby jej nie doznaje. Ja sobie chciałam kogoś takiego znaleźć. No, a trafiłam do internowanych Japończyków. Albo na przykład hiszpańskie dzieci też chciałam zrobić coś z Włoch albo z Hiszpanii, żeby zobaczyć perspektywę tamtych dzieci, ale nie miałam pojęcia o tych dzieciach hiszpańskich, a to nagle yy, Łańcuszek ktoś mnie y, podesłał do Iwony Zielińskiej z Instytutu Polskiego w Madrycie i ona mówi, słuchaj, mam taki ja temat. Było bardzo wielu basków. Tak, było bardzo wielu basków, a nie jak to, że oni byli tak wywiezieni mm -hmm. do Związku Radzieckiego. W ogóle o tym nie słyszałam. Mm -hmm. Bo wiesz, czasami można mieć takie wyobrażenie, że to jest w ogóle fajna praca być reporterem, reporterką. To jest dobrze, najlepsza chcę, praca. Chcę eksplorować Hiszpanię. pojadę sobie na dwa tygodnie. Wydawnictwo da mi kasę, Skoczę sobie do. Tak to basków. wygląda. Świetnie. Dobrze. No to myślę. że tak, no, to ja, o tym, ja mam co najlepszą by to było. pracę na świecie. Lepszej mieć nie można. Hmm, tylko, że. Może potem... być jeszcze influencerką to chyba jest lepsza, ale. No Ale influencerką musiałabyś codziennie coś wrzucać. A tak, influencować musiałabym. Codziennie no? influencować. A ja co trzy lata wrzucam i zobaczę. A piszesz codziennie, jak już bierzesz się za pisanie historii, jak to jest? Tak, jak już piszę, mucha. <ścoughs> jak już piszę, to, to już mam taką bardzo niezdrowy tryb życia, bo wtedy po prostu piszę bez przerwy, aż napiszę. Czyli piszę na przykład po 12 godzin dziennie. Wstaję rano i, i siadam i piszę, i wypijam bardzo dużo kaw, trzęsą mi się ręce. Boję się, żebym miała tężyczkę, bo jak pijesz za dużo kawy, masz za mało magnezu, to się to kończy tężyczką. Nie. Tak. Nie słyszałeś o tężyczce? To teraz już słyszałam, Jedna nasza znajoma kawę. koleżanka, pisarka ma, tak? właśnie. Siedziała, dużo pisała, piła kawę, jadła magnezu i tężyczka, więc też magnez łykam. I, I w ogóle nie wychodzę z domu, nie kontaktuję się z ludźmi. To wiem. I, 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 I tak wygląda moje pisanie. Bardzo niezdrowe. Nie, w ogóle nie uprawiam żadnych sportów. Mieszkam nad morzem, nie widuję morza. Zresztą jak nie piszę, też nie widuję, Więc, <śmiech> <śmiech> więc yy, o, tak to wygląda. Ach, czyli chciałbyś się być trochę nuda. W sensie, że praca taka, no. Praca u podstaw. Ale zobacz, to jest taka trójpolówka i to mhm. jest właśnie fajne, bo. Najpierw jeździsz po świecie, zbierasz materiał, po Polsce jeździsz, rozmawiasz z ludźmi, robisz research, czytasz mnóstwo książek, oglądasz dokumentalne filmy. I to jest, to jest strasznie fajne, ale po, po pewnym momencie już zaczyna jakby być zmęczony, bo cały czas w podróży, cały czas w drodze. Nienawidzę polskich kolei państwowych, które są brudne i zawsze się spóźniają, więc spędzam godziny na dworcach yy, ponurych, gdzieś jakieś przesiadki. Pozostając z Chociaż, tego fantastyczne historie w mediach społecznościowych. <laughs> Chociaż oczywiście. To jest też fascynujące. Ja, ja lubię, jak jest tak brudno i tak okropnie. Jakby były same takie, bo Pendolino też już jest teraz okropne brudne i zaniedbane ale jakby było tylko takie Pendolino w Polsce, które takie było parę lat temu jak było nowe, to właściwie można by się jakoś tak, nie wiem, woda sodowa by uderzyła do głowy. Polskie koleje państwowe trzymają nas w ryzach. I, I wiesz, jeździsz, latasz, samoloty spóźniają, odwołują, rozmowy z ludźmi, to jednak jest stres, nie znasz języków, a musisz rozmawiać językami, a nie jesteś zielona świadkowcem, więc nie jest to takie proste. i No i takie różne rzeczy. Więc potem się tobie to już zaczyna nudzić w takim sensie, że już jesteś zmęczony, no i wtedy siadasz na laurach w domu i masz ten drugi etap pracy, który jest, polega na kolejnym researchu, pogłębionym, czyli jeszcze raz wszystko czytasz i na piekielnej robocie, którą jest odsłuchiwanie nagrań, która jest najgorszą rzeczą w tym zawodzie reportera. Czyli odsłuchiwanie nagrań. Ty też odsłuchujesz nagrania, ta, prawda? Piekło ta, nie? i szatani. No. I, i, I potem jak już masz tego dosyć, to, to nigdy nie jest fajne, ale no, to trzeba przejść. I potem jak już masz tego dosyć, no to siadasz do pisania. I to jest już... Dno piekła, no ale kiedyś będzie koniec. A potem przyjemnie spotykasz się i jeździsz na spotkania. Tak. I teraz, wiem, i teraz jest jestem właśnie w tym takim cyklu najprzyjemniejszym. Czyli nie muszę pracować, nie muszę pisać, myślę sobie o czym pisać i jeżdżę sobie na spotkania z ludźmi. I to jest super. Chociaż PKP cały czas tak samo brudne. <noise> Jednak do książki zacznie, z, z, zajrzyjmy. Ja przyznaję, że jakiś czas temu ją czytałem, a teraz jeszcze przed spotkaniem do niej ponownie zajrzałem i dotknęła mnie jedna rzecz. Będzie pytanie metaforyczne, wiesz, w Krakowie ja jesteśmy. Ja mogę nie zrozumieć. W, Krak w Krakowie ja jesteśmy. Noble obliż, rozumiesz? Mhm. To trzeba oblizać, tak? Tak, rozumiesz. No. Widzicie, rozumicie. Grzeba droga. Kiedy dla twoich bohaterów kończy się wojenka, a zaczyna się wojna? Jezu, to jest to no. metaforyczne z Krakowa? No, 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 no jezu, co ja jestem z piwnicy pod baranami? No. Nie rozumiem tego pytania. Dobrze, no bo wojenka to jest, wiesz, trochę taka zabawa. Nie, wojny, moim zdaniem dla moich bohaterów wojenka to jest wojna. Tak, a dla tych bohaterów, którzy, no właśnie, tych, ma, którzy mają po kilka lat i idą i. i, i no i nie ma tej traumy. Nie? Wiesz co, oni nigdy nie używali słowa wojenka. To, ja, to mhm. myśmy użyli, bo taki fajny tytuł był, ale mhm. przyciągający i jakby oddający, że wojenka, dzieciństwo, oni, oni mówili zawsze wojna. Natomiast nie każdy z moich bohaterów uważa, że wojna była czymś strasznym. Oczywiście 98% z nich oczywiście uważa, że wojna była straszna i, i, i była straszna, ale byli tacy panowie, głównie synowie pułku. Mhm. Którzy no, uważają, że na wojnie było najlepiej. Że w ogóle całe, Wszystkich moich bohaterów życia odnoszą się cały czas do wojny. To jest, ca żyją całe życie w kontekście mm. wojny. Ale cenowie pułków mówią, że to fajny był ten kontekst, że wojna w ogóle była super. A taki pan jak Niklas Frank, który tak naprawdę po wojnie zaczyna obserwować, że żył w takim czasie, że była wojna. No tak, tak, on jest, on jest negatywem tej całej historii mojej, mm -hmm. negatywem tych moich dzieci, które tam, moich, no nie są moje, ale y, dzieci, które tam występują w książce, ponieważ kiedy dla nich wojna się kończy, przynajmniej taka wojna no, chronologiczna kończy się, to dla niego tak naprawdę się zaczyna. No i tylko wiesz, trudno powiedzieć, że on się cieszył z wojny, on po prostu nie wiedział, że jest inna sytuacja. W ogóle on żył w oku cyklonu. On w ogóle nie, nie zaznał wojny jako takiej. Do niego nie strzelano, on bombardowań nie przeżył. Yy, on żył w luksusie. On myślał, książęce, dziecko. Tak, no, nawet królewskie, powiedzmy, Królewski. bo w końcu jego matka była królową Polski. Mhm. I yy, wiesz, on żył na Wawelu, ale on nie miał tej świadomości, żyje na Wawelu, który kiedyś był polski. Tylko on myślał, że Wawel to jest domek rodzinny taki. Mhm. Albo na przykład myślał, że dama z Łasiczką, która wisiała, w gabinecie ojca według wspomnień Niklasa Franka, bo to był syn Hansa Franka, oczywiście. To, był, to jest po prostu portret brzydkiej ciotki, bo on uważał, że ona bardzo brzydka. Zresztą takie te wygolenie średniowieczne, to tak średnio, nie? Ona ma takie wysokie czoło. No i myślał, że to jest po prostu brzydka ciotka ze szczurem. No, więc, więc nie, wiesz, on, on nie mógł powiedzieć, czy to jest wojna, wojenka, po prostu. On, będąc nastolatkiem, dopiero zyskał świadomość, kim był jego ojciec, co zrobił, czym naprawdę była wojna. Zresztą potem w wieku absolutnie dorosłym. Patrz, ta mucha znowu, Nowochucka. Yy, I ona, nie mucha, on, on, on w, w latach 70., będąc dziennikarzem Szterna, yy, pojechał na wojnę jako korespondent wojenny. Trochę dlatego, że nikt z dziennikarzy nie chciał jechać na wojnę. Wydaje mi się, że to musiało być bardzo trudne, zostać niemieckim korespondentem wojennym. To wprawdzie były wojny. W Wietnamie, gdzieś w Afryce, no ale jednak, on został tym korespondentem i wiele lat jeździł po wojnach, ale też został nim dlatego, że uświadomi sobie, że tak naprawdę będąc synem człowieka, który był tak bardzo odpowiedzialny za wojnę i żyjąc w środku tej wojny, w ogóle nigdy nie zaznał wojny. Pewnie musiał tam pojechać, żeby coś poczuć, nie wiem ale To jest też taka historia sięgania, no właśnie, do pamięci yy, o własnej rodzinie, po to, żeby tego ojca oskarżyć, po to, żeby to jakoś przerobić. Przyniosłem książkę, bo no tak, no, to mi się wiąże trochę, troszeczkę z historią tego autora, Martina Polaka. Akurat przyniosłem topografię pamięci, a przyniosłem ją specjalnie, dlatego że Twoja książka też jest taką topograficzną mapą pamięci albo niepamięci. No właśnie, czy, czy Niklas. Robi to, jak myślisz, jak, 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 jak analizowała się jego postać, po to, żeby się rozliczyć, żeby oskarżyć? Tak, żeby oskarżyć ojca. Każde z dzieci Hansa Franka w, inaczej, w inny sposób radziło sobie z traumą. Czworo dzieci miał, Hans Frank i Brigitte Frank, mieli i troje dzieci wyparło to, kim był ojciec. Po prostu uznali, że to był cudowny tata. W różnym stopniu wyparli, bo jeden z braci no uznał jednak, że ojciec był zbrodniarzem, ale jednak był jego ukochanym fatim. A siostra na przykład uznała, że w ogóle zaprzeczała Holokaustowi, chociaż była w Auschwitz w 1945, bo była na terenie Polski, więc wróciła na początku wstrząśnięta, ale potem wyparła. To w ogóle uważała, że Holokaust nie istniał. I a Niklas Frank poszedł inną drogą. Jemu też było łatwiej, bo jego ojciec nie lubił. To było jedyne dziecko Niklasa, Hansa Franka, którego Hans Frank nie lubił, myśląc, podejrzewając, że był synem kochanka Brygity, jego przyjaciela zresztą, Laksa chyba. I, I chyba może dlatego też łatwiej było Niklasowi stanąć przeciwko ojcu, bo nie czuł miłości od strony ojca. Ale a może tyle dlatego, że był najinteligentniejszy, a może też dlatego, że miał na więcej rozumu w głowie. I jak był nastolatkiem, jak się już zaczął dowiadywać, dorastać, dojrzewać. No nie, no, chodzi mi po szklance. Co to jest pracownik tego Nciku, czy co? Pani Krysia. I, i y, może ona chciałaby nad morze zabiorać. No, w każdym razie y, on wtedy zaczął robić, y, zbierać informacje o swoim ojcu i już nigdy nie zaprzestał. On cały świat zjeździł, rozmawiał ze wszystkimi ludźmi, którzy żyli i pamiętali ojca. Spędził mnóstwo czasu nad dokumentami od ojcu. W latach 80. wydał o tym książkę: Mój ojciec Niklas Frank, która była też na polskiej przetłumaczona. I on właściwie, jako jeden z niewielu dzieci nazistów, przyznał, że jego ojciec był zbrodniarzem. Wiesz, co ja go nie zapytałam nigdy, czy on nienawidzi tego ojca. Jakoś nie wiem, czy teraz żałuje, czy to byłoby. No nie zapytałam. Więc ja nie, ja nie mogę powiedzieć, czy on darzy ojca nienawiścią jako syn, bo jako, mhm. jako człowiek nienawidzący nazistę, generalnego guberta, gubernatora, to na pewno go nienawidzi. To, to jest takie skomplikowane, ale, ale no, całe życie poświęcił temu, żeby świat nie zapomniał, jakim zbrodniarzem był jego ojciec. Mhm. Skoro pojawiły się te wątki rodzinne, to dotknę innej postaci, postaci mieszańca żyda geografii pierwszego stopnia. Misiaela, jak trafiłaś na jego trop? A to właśnie przez to, że napisałam na Facebooku informacje albo nie, czekaj, to było tak, że mam takiego kolegę w Gdańsku, historyka Jana Daniluka, który zajmuje się drugą wojną światową. głównie, ale to nie jest jego jedyne historyczne zainteresowanie. I on się w ogóle doktoryzował chyba z z gestapo w Gdańsku, nie, nie wiem teraz dokładnie, No więc jak druga wojna światowa, no to Janek przyszedł mi do głowy, a to jest bardzo fajny człowiek, więc napisałam do niego, czy nie ma jakiegoś pomysłu na reportaż z Gdańska, czy coś mu nie przychodzi do głowy, jakieś dziecko yy, w końcu tyle lat siedzi w tym temacie, a on napisał, że tak teraz szybko mu temat z Gdańska nie przychodzi, natomiast czy wiem, że yy, ośrodek Karta w tamtym czasie opublikował, yy, świeżo wydał wspomnienia Misia Elawika, Właśnie tego Mischlinga, który miał matkę Żydówkę Ojca Niemca. I y, y, ja y, tę książkę zaraz poleciałam, kupiłam, przeczytałam i bardzo chciałam się spotkać z misia Ellen Wikiem. I z pomocą karty skontaktowałam się z jego wydawcą i, i za parę miesięcy później już jechałam do niego spotkać. Się on, niestety, zmarł w tym roku w lutym, ale, ale jak u niego byłam, to był w, w bardzo dobrej kondycji i to było też bardzo takie fajne, fajne spotkanie. Chociaż. On twierdził, że zna angielski, ja twierdziłam, że znam niemiecki, więc ja nie wiem, jak byśmy się dogadali, ale się udało. Tych historii dzieci, które były dziećmi w czasie wojny, jest u ciebie całe mnóstwo tych bohaterek i bohaterów, a warszawskie dzieci, bo ten temat akurat był no, mielony na wiele sposobów. Jest to ta część historii Polski, która... I w tekstach non-fiction, i w literaturze, i w stricte tekstach reporterskich się wielokrotnie pojawiała, a ty się jednak zdecydowałaś za ten temat zabrać, opisując historię Jerzego, Myszki, Tarzana. Tak, wiesz, to dlatego, że pewne tematy muszą być. Muszą. Ja wiem, że wiesz co, ja przede wszystkim od samego początku zdaję sobie sprawę, że y, nie, nie, prochu nie wynajdę. Zaj zajęłam się tematami, które od 80 lat są mielone jak kotlet mielony, i owszem, no, trafiłam na takie perełki jak dzieci hiszpańskie, czy dzieci japońskie, a, czy dzieci łagrów, ale to one tylko w Polsce nie są znane. A, a w Stanach czy w Hiszpanii, no to, no to wiadomo, że są znane, więc to punkt dla grzebałki, brawo ja, że, że mi się udało y, coś takiego odnaleźć. Ale y, dzieci powstania musiały być. Tylko pomyślałam sobie. Że, że to jest już ostatni moment, żeby jeszcze z nimi porozmawiać. I zawsze zawsze znałam perspektywy dzieci bohaterów, powstańców, walczących, coś przenoszących, yy, yy, cierpiących, sanitariuszy, a ja bardzo chciałam dotrzeć do dzieci cywilnych powstania. Owszem, no są tam wspomnienia, które ktoś pisze tu i tam, ale, ale nie, nie pamiętałam, nie znalazłam nigdy. Ale to nie znaczy, że nie ma, tylko ja po prostu mogłem mnie trafić. Na jeden reportaż o dzieciach cywilnych w powstaniu. I chciałam wiedzieć, jak to jest, jak siedzisz w tej piwnicy nad tobą się przewala cała Warszawa, powstanie trwa. No ale ty siedzisz w piwnicy, a jak masz 5-6 lat sam masz dwóch synów, którzy mieli 5-6 lat, na pewno po prostu usiedzieć na tyłkach to nie mogli dłużej niż 5 minut, prawda? A tu musisz siedzieć pod ziemią, powiesz, bo, bo ten obraz, jak tam jest pod tą ziemią, w tej piwnicy, no to dał nam Białoszewski, prawda? Tak. Więc a ja chciałam w... I, i tu mieliśmy relację tę cywilną z jego strony. Ale on tam o dzieciach nie pisze. A ja chciałam wiedzieć, jak to jest być tym dzieciakiem. No więc wiesz, miałam z tego Białoszewskiego wiesz, te modlące się tłumy, odmawiające te litanie, ludzie wymykający się na górę po jakieś jedzenie, wracający, śpią wszyscy, przecież te piwnice były gigantyczne. A gdzie w tym wszystkim są dzieci? Prawda? Przecież one. Dzieci nie są grzeczne w żadnych warunkach. No, chyba, że to są dzieci żydowskie, które muszą siedzieć w szafie, żeby, żeby ocaleć. Ale to jest, to jest coś innego. Dzieci powstańcze, te, które cywilne, no to po prostu latały po tych piwnicach, dokuczały, śmiały się, krzyczały. I na przykład myślałam, w którym momencie matka mówi, dobrze, idźcie już na podwórko. Wie, że tam za murem jest powstanie, ale po prostu już nie może wytrzymać i wszyscy już nie mogą wytrzymać. Więc do takich dzieciaków chciałam dotrzeć. Ale. I, I docierałam, rozmawiałam z różnymi ludźmi. Okazało się, że akurat mój bardzo dobry znajomy jest dzieckiem powstania, więc George, Boże, jak George pana nazwisko? Świtalski. George Świtalski, właśnie fajnie opowiadał, jak już po prostu tak był nieznośny, że, że matka mówiła: To idź już z tą siostrzyczką na podwórku, a przecież to było bardzo niebezpieczne. Ale było tak, że kiedy zbierałam materiał do synów pułków, to nawiązałam kontakt z taką, Panią, która się opiekuje synami i córkami pułków, bo to jest niesprawiedliwe mówić tylko o synach. I ona mi dała namiary do wielu, wielu ludzi. I ja jeździłam do wszystkich, z tym, że okazało się, że powstańcy warszawscy też należą do synów pułków. Ci powstańcy do 14 roku życia, bo to trzeba by do 14 roku życia, albo może do 18 roku życia, żeby być do 18, żeby być synem pułku, albo córką. I właśnie y, dała mi też namiary do powstańców. I ja na początku nie chciałam robić y, o dzieciach cywilnych i o dzieciach walczących, tylko chciałam porozmawiać z tymi powstańcami i zrobić wspólny reportaż po prostu o synach pułków. Ale potem te historie synów pułków, tych takich niepowstańczych, były tak osobne wiesz, tych takich, co w tych czołgach jechali na Berlin, albo jak, y, jak pan y, Zdzisław, który był y, łącznikiem między oddziałami powstańczymi, że nie jak mi te y, dzieci powstańcze warszawskie jednak nie pasowały. To były inne mm. <noise> dzieci pułków niż tamte. A historie i mówię, no dobra, on to po prostu nie napisze. No, tak jest, jak się pisze coś. Zawsze trzeba coś odrzucać i to jest czasami bolesne, bo idziesz do człowieka, rozmawiasz z nim dwa dni on cię ugości, a potem nie znajdzie się w książce. No i najzwyczajniej będzie mu przykro. Ale w tym przypadku co innego zadecydowało, nie przykrość, tylko zadecydowało to, że oni mówili strasznie fajne rzeczy. Ja wiem, że to nie są rzeczy, których oni by nigdy nikomu nie mówili i nie są to rzeczy wyjątkowe, bo dzieci powstańcze, no jednak, mają już to opowiedziane bardzo. Ja też starałam się ich pytać o takie rzeczy, o które być może tak często nie pytano. Wiesz, o to takie życie codzienne, o ubrania, o, o higienę. Więc. więc no, i, no i wtedy właśnie dlatego miałam te dzieci powstańcze i cywilne, i walczące. Tak przemieszałam ich wszystkich. Rozmawiając o książce i tematach z książki, pokazujesz nam także, jak układasz sobie te e, historie. A ta narracja formalna, taka dziecięca, nawiązanie do baśni, legendy, do takiego, wiesz. Przy, Podręcznika przetrwania w przypadku tych historii związanych z ogrami stalinowskimi. Jak to jest? Najpierw masz historię i dopiero potem znajdujesz do niej formę, tak? Przeważnie tak. Przeważnie, jak już mam całą historię, już mam wszystko w głowie, bo research polega też na tym, że każdą rozmowę trzeba przeczytać wielokrotnie. Każdą rozmowę z każdym, czyli czasami na przykład to jest kilkanaście yy, albo kilkadziesiąt rozmów, trzeba przeczytać wiele, wiele razy, żeby już mieć w głowie, yy, wiesz, bez, znaczy, oczywiście, kiedy piszę, to sięgam po cytaty dosłowne, prawda? Bo każdy ma swój język, każdy ma swój rodzaj mowy, ale ja muszę wiedzieć, co oni tam wszystkim, żeby to mi się układało w taką całość. I to jest strasznie nudne, dlatego że po pierwsze, jak od, yy, nagrywasz, to jest super ciekawe. Jak je rozmawiasz, potem odsłuchujesz, no to już jest nudne, bo już wiesz, co kto powie, ale musisz to odsłuchać, a potem przeczytać kilka razy każdą rozmowę, Ach, jakie, to jest, jakie to jest męczące, nudne, ale to musi być. To jest część roboty. I czasami jest tak, że w trakcie tego czytania coś mi się wymyśla, czasami koncypuję tak świadomie, czyli mówię, dobra, to tak zrobię, nie tak zrobię, a czasami to jest taki błysk który na przykład. Ja to najbardziej lubię. Taki moment, yy, który przychodzi w samolocie albo pod prysznicem. I ja wiem, z czego albo w wannie. Ja teraz nie mam wanny. Przy, przy wojence nie miałam wanny. To jest taki moment, kiedy jest się zawieszonym, nic nie trzeba. Takie. Nie umiem tego powiedzieć. Jest, taka, jest taka, taki rodzaj relaksu, że w się sensie floating, czyli to się. Idzie, się w, kładzie w takim baseniku z wodą i tam można pływać parę godzin. Jest zupełna cisza i ciemność, i jakoś tak to się powoduje, że całkowicie się. Ja się to zapiszę, floating. Relaksujesz, floating, tak. Yy. I. To tej... można razem ten floating? Czy samym, razem? Gdzie, razem się robi ten floating, czy samemu? Czy razem ten floating można Ale chcesz iść z żoną, tak? No. No, nie, wiem, to, nie wiem, może można razem, ale ty jak, to jak się odetniesz od, od rzeczywistości, jak będziesz z Zośką? Jak jestem z żoną, to się nie, od, nie muszę czego innego odcinać. <laughs> to właśnie, ale to właśnie o to chodzi, że masz się odciąć. <laughs> no ale dobra, może mają taką podwójną wannę dla <laughs> mojej żonie, żebym się od niej odciął. Ale ty chciałbyś taniej po prostu, czy... <laughs> Jesteśmy w Krakowie. Ja tego nie mówię. Nie? Witamy na spotkaniu w Poznaniu, Dobra, nie powielajmy stereotypów. No właśnie, słuchaj, jutro jedę do Poznania. Nie, do Wrocławia, no, się. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Nie. No więc w wtedy w tej wannie to jest taki moment, że wiesz, Mamo, a gdzie moje skarpetki? Mamo, a gdzie jest coś do jedzenia? Sorry, jestem w wannie, sorry, jestem pod prysznicem. I w samolocie też jest coś takiego, że po prostu siedzisz. Nikt do ciebie nie zadzwoni, nie zajrzysz do komórki, patrzysz w samolot czy przez okienko, czy nie spada i nagle jest takie, takie zawieszenie, taki nieważ stan nieważkości mózgu. I wtedy nagle powiedziałabym jeb, ale to nieładnie, więc łup. Pomysłowy dobromił. Tak, taka kuleczka. Ha, ha. Wtedy łup, rety, tak to zrobię. I, I czasami y, potem ten pomysł się okazuje, że nie był fajny, ale bardzo często, ale bardzo A często. Dla samego procesu. Warto. Tak, ale bardzo często y, zostaje z nim. I wtedy muszę sobie zapisać. Czasami mi się przyśni, ale jak rano się budzę, to stwierdzam, że to jednak był beznadziejny pomysł. I się go pamiętam ze snu. Więc różnie to bywa. A czasami to jest wymuszony, bo nie potrafię wymyślić, i na przykład y, abecadło y, czy y, no takie coś, co dzieci się uczą. Alfabetu się uczą. Nie alfabet. Abecadło? Nie, no czego o... się uczą dzieci? Nie, tak jest takiej książki dla pierwszaków. O elementarz. Jezu, właśnie, elementarz. No właśnie, to ten elementarz, co zrobiłam od dzieciak Syberii, mhm. to, yy, to, to już tak bardzo nie wiedziałam, jak to napisać. A jednak wiesz, fajne było też, mogłam nawiązywać do dzieci. No nie mogę w książce. Yy, tylko tutaj mogłam baśń zrobić, tylko tutaj mogłam zrobić ten elementarz. Więc pomyślałam sobie, dobra, a ten elementarz mi tak przychodził do głowy. I mówię, dobra, głowo, napiszę jak elementarz, a jak to będzie fatalne, to zmienię. Ale po prostu muszę już coś zacząć pisać. No i jednak się okazało, że głowa miała rację. Głowa miała rację, a masz taki zestaw takich, wiesz, trików, chwytów, sposobów. Bo to jest też trochę tak, ja tak czasami mam, że jak piszę jakiś. No rzadko piszę tekst, ale jak na przykład robię coś radiowego i montuję coś, to też mam taki zestaw, ale wiem też. To podobnie jak z prowadzeniem spotkań autorsk autorskich, że wiesz, że jak masz ten zestaw, to on nie możesz go stosować cały czas. Co więcej, jeszcze jak go piszesz, to już w ogóle przechlapane, bo jak już raz zastosujesz elementarz, to już nie wypada. No może nie wiem, już za 10 książek więcej, to już, nie, już nigdy, nigdy więcej. Nie? Nie, nie. I ten zestaw się wyczerpuje, on się pomniejsza, ten zestaw. Są takie triki, ale nie Miałem można... Miałem taki etap, że często widziałem w tekstach albo biograficznych, albo non-fiction takie, wiesz... Był tam, nie wiem, 20 czerwca 1938 roku. Wtedy coś tam, wtedy coś tam, wtedy coś, wtedy tak, to coś, jest coś, coś... I, I to... mało kto pamięta, że wtedy też nasza bohaterka, coś tak, tam, nie? to jest świetne. Ja to uwielbiam i zrobiłam to w Beksińskich i trochę przy komedzie, ale... A potem wszyscy robili to po tobie. Nie no, co ty, przecież nie. to nie ja wymyśliłam. Dobra. Ale ja to uwielbiam, czyli... Nie, Tuszyńska to zrobiła też. Tak. Ja Tuszyńskiej to zgapiłam z jej książki o, no o kim nie? Widziałem jeszcze Obic ze trzech książek. się zingerze. Mhm. Tak, czyli bierzesz gazetę z dnia, kiedy urodził się bohater, patrzysz, co się działo i ładujesz informacje o tym i piszesz na końcu tego dnia po południu urodził się Krzysztof Komeda, nie? Mhm. I bierzesz takie, takie zderzenia takich tych, no, ale to jest nie do powtórzenia, to jest tylko jednorazowe. Ja wprawdzie to zrobiłam dwa razy, ale i tak się tego wstydzę. <laughs> tylko tak żebyłko skrypczenia dwa razy. Ale yy, też na przykład jest taki chwyt, który jest już yy, bardzo nieznośny, bardzo manieryczny. Też go stosowałam, ale już, już nie można. Czyli. Krysia... Idzie przez pole. Co widzi? Czy słońce zachodzi, czy wschodzi? Czy dzień cielinę białą pałę widzi, czy pała, czy. Czy bursztynowy świeżop? Czy Bursztynowy Co myśli? O czym myśli? O ojcu, który bez nogi. Tymczasem leży okazuje w się, że trzepała tak, zośka tak, tak, dywan, tak, tak, z dywanu leciał kurz. I takie zapytania retoryczne, mhm. które są taką fajną watą, to też można zastosować tylko raz. Mhm. I potem już lepiej nie. Okej, okay. to skoro jesteśmy przy technikaliach, to połączę technikalia z tematem kolejnym z twojej wojenki. A czy inaczej się spisuje opowieść rodzinną? Babcia Władzia, niech się pojawi. No wiesz co, spisuje się tak samo okropnie. No. <grywania> Dlatego już to samo spisywanie z nagrania. Natomiast... Z babcią łatwiej, Czy to i z babcią potrafisz oddzielić? To jest na mnie interesujące. Na poziomie wiesz, że to potrafiłam. Babcia, ale no musi być to w jakiś sposób. Nie, nie, potraktowałam okay. babcię brutalnie, jak na zimno. Nie, nie, no oczywiście z jednej strony łatwiej. Po pierwsze, ja że tę historię babci znałam od 48 lat, ponieważ każdy jakoś ze z tą traumą radzi po wojnie. A moja babcia w ten sposób sobie radziła, że całe swoje życie ustawiła w kontekście do wojny. Typu. Babciu, ale mnie głowa boli. Heh, mnie to w 44 bolała. Babciu, nogę se złamałam. Żebyś wiedziała, jak ja se nogę złamałam w 41. Ale to może ona tymi opowieściami obudziła w tobie ten gen reporterki. Co, moi, a w ogóle, jeśli po kimś odziedziczyłam y, talent do gadania, do opowiadania... To po babci. To po babci... Babcia świetnie opowiadała, i myślę, że gdyby nie to, że wojna, i babcia skończyła moja sześć lask podstawówki, być może też by coś zaczęła pisać. No ale właśnie zamiast się uczyć, to robiła bomby dla Niemców, więc. A potem to już wróciła z dzieckiem z wojny, więc, więc tak. Ale nie niemieckim, polskim, z dziadkiem. Więc yy, w każdym razie yy, to było tak, że wiesz, poszłam do babci i ja wiedziałam, że ja znam tę historię, więc też musiałam babcie poruszyć, jakby od innej strony żeby mi opowiadała rzeczy, których mi jeszcze nie opowiadała. Więc faktycznie tak się zdarzyło, no ale wiesz, no było tak, że piłam herbatkę u babci, siedziałam na stołeczku u jej kolan, nie? Yy, Wiesz, tak sobie gadałyśmy. No to też in, inna bliskość, nie? Niż, niż z bohaterem, przy którym musisz, wiesz, być panią reporterką, a to jesteś jednak magdusią, nie? Która tam, babci powiedz mi to i ta babcia, dobrze, dobrze, a ciasteczko to zjesz? I babcia mi takie dawała takie herbatniczki w zwierzątka. Tak jak mówiła, zjedz mam tu się jeszcze ciasteczko. Yy, i, I tak było, ale jednocześnie dowiadywałam się od niej rzeczy, których mi nie mówiła nigdy wcześniej. Bo ona zawsze tę wojnę opowiadała tak, tak na, na śmieszno właściwie. Tak jak pisze w tym tekście, w książce, że właściwie to ja tej babci mojej zazdrościłam wojny. W okresie licealnym, kiedy babcia opowiadała mi o swoich przygodach wojennych, to mi się wydawało, że Boże, jak ona miała super. Po pierwsze była w Niemczech. No to nieważne, że to były Niemcy hitlerowskie, babciu była w obozie, ale ja jestem dzieckiem komunizmu, i po prostu największym moim marzeniem na świecie było pojechać do Niemiec. Oczywiście do tych Niemiec z lat 80., ale sam fakt, że babcia była w Niemczech, to było coś, nie? Co za, co za cymbał ze mnie był. A a po drugie właśnie, że babcia, wiesz, miała chłopaków, przygody, opowiadała, tu strzelaj do dziadka, tu szli przez las, tutaj jakiś Niemiec coś tam, że wciągnęło babci rękę w karkę. No same takie fajne przygody, nie? A ja do szkoły i znowu matematyka i znowu grzebałkowska, nic nie umiesz. Co ty robisz w tym liceum? Więc, więc naprawdę uważam, że życie babci było fajniejsze i dopiero jak wzięłam ją tak na serio na wywiad, to na serio babcia mi opowiadała, że to wcale, zrozumiałam, Boże. No ale to też byłam dzieckiem wtedy, że jej życie było straszne, straszne. I właśnie mm. tym bardziej, że moja babcia wyjechała na roboty mniej więcej w tym czasie, co teraz moja tośka ma 14 lat, czyli babcia też miała tam 15-16 lat. Boże, moją córeczkę, która jest taka jakaś nieporadna i taka bezradna i taka dziecinna. I, i, i co, wypuścić ją teraz, żeby Niemcom robiła traktory i bomby? Udało Ci się zweryfikować, bo to jest kolejny bardzo mhm. ważny wątek tej książki, pamięć swojej babci. babci. No słuchaj, babcia ma bardzo dużo dokumentów z tamtych czasów, więc wiesz, no, daty, miejsca pobytu i tak dalej. Moja babcia miała doskonałą pamięć, naprawdę, ona miała pamięć. Ja zawsze uważam, że moja babcia powinna pracować, była w KGB albo w UB, bo nie dość, że wypytywała tak doskonale, że wszystko jej się opowiedziało o to, co w domu, jakie oceny, a co nauczycielka. Babcia jeszcze rok przed śmiercią pytała, ile zarabiam. No, także moja babcia była fantastyczną szpieginią, ale jeszcze do tego wszystkiego miała świetną pamięć, więc wszystko pamiętała. Na sam koniec już jej się pamięć posypała, no ale to już naprawdę 94 lata miała, jak. Ale też miała świadomość tego i mówiła: zobacz, jak. Ja już nic nie pamiętam, nie? Ale właśnie wtedy ja pamiętałam i wszystkie dokumenty były, i były zdjęcia, i zdjęcia mają na odwrocie podpisy, więc to się robi. A poza tym zaczęłam też, wiesz, zawsze każdy temat należy weryfikować. To nie tylko babcie, no tak. ale każdego. Więc, wiesz, ponieważ moja babcia była na robotach, no to ro musiałam przeczytać książki i dokumenty dotyczące y, Polaków na robotach, żeby wiedzieć, na czym to polegało. Y, strasznie mnie tak rozśmieszył, ale to jest taki oczywiście śmiech. Historyczny, że pisałam o synu Hansa Franka, którego ojciec wysłał moją babcię na roboty, bo to przecież Hans Frank wysyłał na roboty, bo Hitler żądał jak najwięcej siły roboczej. I to Hans Frank był odpowiedzialny za, za to, że moją babcię któregoś dnia wysłano do fabryki gdzieś pod granicą z Francją. I i wiesz, i ponieważ moja babcia była, yy, mieszkała na wsi pod Lwowe, no więc ja nie mogę jej tylko brać jej słów na wiarę, więc muszę też zobaczyć, jak wyglądała wtedy yy, kwestia wywózek. Babcia pamiętała co do, co do dnia, co do daty, ale musiałam też naczytać się wspomnień innych ludzi wywożonych, jej brata wywieziono w tamtych czasach, Bo powiedz, pamięć jest bardzo zawodna, ale też było to w każdym innym przypadku. Ale to jest fajne, że ja znalazłam też historie, których moja babcia nie wiedziała i niestety nie zdążyła się dowiedzieć, bo już wtedy umarła. Bo ja tekst pisałam trochę po jej śmierci. Okazało się, że za moją babcią, która uciekła z obozu ze, z moim dziadkiem, ale to już takie było tam, że już tego nikt nie pilnował, bo to już Amerykanie stali u mych drzwi. Więc, więc moją babci, za moją babcią gestapo wystawiło list gończy. Mhm. Takie wiesz tam, już ich pewnie nikt nie szukał, ale no był list gończyk, który I się zachował... teraz w obecnej narracji powinno odwrotnie, że to była jakaś spektakularna ucieczka, tak, tak, że tak, wiesz, wielki patriotyzm, tak, że gnało tak, do tak. kraju i tak dalej. No, ale ja właśnie lubię taką historię prawdziwą. I, i to jest super, bo y, gestapo wiedziało w co moja babcia była ubrana i dzięki temu ni stąd, ni zowąd, wiem w jakich ciuchach moja, jak była ubrana moja babcia w styczniu 45. To jest takie strasznie zbliżające do babci. nie? I wiedziałam, co mój dziadek był ubrany. I wiedziałam, że dziadek jest przywódcą grupy uciekającej. Bohater, nie? No. I wiedziałam, że dziadek zna dobrze niemieckie, a babcia ledwo, ledwo. Więc to takie... I że miała na głowie taki turban. Pamiętasz, takie były modne... Znaczy może nie pamiętasz osobiście, ale przekojarzysz, że... Kojarzysz, że <grym> Poczekaj. <grym> że takie turbany Dużyczko. lata 40. E to są takie turbany, takie wiązane, tak szal... Tak szal tu, wiązany, tu za, zawinięty i tak kobiety nosiły na głowie. Okay. I moja babcia w takim turbanie zajmowała przez Niemcy uciekając z obozu. Więc i to jest strasznie fajne. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia historycznego. No ale dla mnie to jest bardzo ciekawe i to jest szczegół, a jak wiadomo reporter żywi się szczegółem, ale oczywiście każdą z historii, którą opisuję w książce, starałam się w ten sposób weryfikować. Od kogo mogłam brałam dokumenty? Oczywiście, nie biorę ich do, do domu, tylko po prostu przefotografowuję u, u danego człowieka. Poczekaj, bo to od razu dotknę tego wątku. Ja tak go drążę, a pamięć moim zdaniem jest jednym z głównych bohaterów tak. tej opowieści. To świetnie widać w przypadku e, historii e, Małego Aleksandra, który ucieka z getta, wydostaje się z tego getta, a później, jak dowodzisz w swoim reportażu, tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to są wspomnienia jego, czy jego matki, które ona spisała, a które on sobie włożył jako swoje własne wspomnienia. Piszesz o takim fenomenie fałszywych wspomnień. Tak, tak. To ponieważ no jestem już doświadczoną, starszą reporterką, więc wiem też. Bory... Pamiętasz te turbany. Pamiętam te turbany. No i borykam się jakby z pamięcią ludzi, z którymi rozmawiam, od zawsze. Przy każdej książce, ale też przy każdych reportażach. Zresztą. Przysłowie pamięć ludzka jest zawodna, jest tak święte i złote, że, że jest absolutnie prawdziwe. I zanim w ogóle podeszłam do tej książki, albo równolegle, czy, y, starałam się naczytać książek o pamięci, o, o tym, jak działa mózg, o tym, y, jak działa pamięć. Rozmawiałam też z moim sąsiadem, profesorem Wiesławem Łukaszewskim, psychologiem, y, który y, też mi opowiadał o, o pamięci. No i dowiedziałam się,. Paru rzeczy. Po pierwsze, utwierdziłam się w tym, że pamięć ludzka jest zawodna i nie należy jej wierzyć. Po drugie, dowiedziałam się, że istnieje amnezja dziecięca, czyli wszystko to, co pamiętamy do trzeciego roku życia, to my tego nie pamiętamy. Wszystko, co nam się wydaje i to sprawia przykrość straszną ludziom, bo ludziom, ktoś pamięta, ja miałem roczek, jak tam w moim pokoiku tam coś tam, albo jak mamusia coś tam. Nie, nie pamiętamy tego. To wiemy ze wspomnień z czyichś opowieści, albo ze zdjęć, albo z filmu. Yy... Do trzeciego roku życia w mózgu tutaj nie wytwarza się hipokamp, który jest odpowiedzialny za tego rodzaju pamięć. Po prostu fizycznie nie możemy tego pamiętać. Ale składamy sobie to na takie wspomnienie, które składamy z różnych tam wspomnień innych ludzi. I dowiedziałam się także, że istnieje zjawisko fałszywych wspomnień. To jest w ogóle fascynująca rzecz, ponieważ większość ludzi, jeśli nie wszyscy ludzie, noszą w sobie co najmniej jedno wspomnienie. Pamiętają zapach, kolor, smak, moment, że był zachód słońca. Bardzo żywo to wszystko pamiętamy, z tym, że to się nie wydarzyło nigdy. Po prostu nam się to wydaje. Albo zaabsorbowaliśmy czyjeś wspomnienie, albo jest to rzecz z książki, albo kiedyś sobie to wyobraziliśmy i sobie to wzięliśmy do siebie. Dobrze, na... że to spotkanie jest online, bo tak sobie pomyślałem, że na przykład zadzwonię do ciebie za tygodniem. albo super spotkanie. Słuchaj, mogłem się jeszcze dopytać o to, a to już nie, przecież się nie spotkaliśmy. Słuchaj, to w ogóle mnie nie zdziwi, ja w ogóle mam taką bezpamięć, że naprawdę nawet biorę lekarstwo na pamięć, Aha. żeby pamiętać. Naprawdę, po covid po prostu się sypnęło, a może to wiek. A W każdym razie. Wicebrol biorę, to jest na receptę normalnie. Ja. Yeah. No? Pan doktor mi przypisał. I, i właśnie z tym z fałszywymi wspomnieniami to jest tak, że ja na przykład nie wiem, które moje wspomnienia są fałszywe, bo jeszcze nie miałam konfrontacji tych wspomnień. Aha. Ale istnieje na świecie, w internecie. Coś takiego, co się nazywa Muzeum Fałszywych Wspomnień. Tak. To pewien australijski y, artysta dowiedział się, że istnieją fałszywe wspomnienia, i prosi ludzi, żeby przysyłali mu. I setki, jeśli nie tysiące ludzi przysyłają mu swoje fałszywe wspomnienia, które oczywiście są weryfikowane. Czyli na przykład ktoś coś pamięta, idzie pogadać z mamą, a mama mówi dziecko, to nigdy nie miało miejsca. Y, więc y, więc no ja jeszcze nie trafiłam na swoje fałszywe wspomnienia, ale na pewno coś takiego mam. I tak uzbrojona w tę wiedzę. Idąc, rozmawiając z ludźmi, miałam też z tyłu głowy pytanie, czym w ogóle jest pamięć? Czym jest historia? Czy historia to są zimne fakty? Czy fakty to w ogóle to są nasze opowieści o faktach? To jest bardzo skomplikowane. Czym jest prawda? Czy prawda to jest, znowuż, fakty, ale kiedy fakty też piszą zwycięzcy, his, piszą. Historię piszą zwycięzcy. Ergo. Yy, co jest historią, co jest faktem, co jest prawdą? Czy to, że ktoś coś pamięta, i jeszcze taka, rzecz taka wiesz etyczna, czy to, że ktoś coś pamięta, co ja potrafię dowieść, że tak nie miało to miejsca, czy ja mam prawo mu powiedzieć? No, że... no właśnie, masz prawo mu powiedzieć. E, nie, Pitol, tak no, nie było. Tu tak, mam dokumenty. Nie było, ziom, nie. No, no i co robisz, takiej? Zdarzyło ci się taka konfrontacja? Tak, mnóstwo razy. Co ja robię? Czasami piszę to, co ten ktoś mi powiedział, bo ten ktoś jest w stanie po prostu dać sobie rękę uciąć za to, że tak mhm. było, i, i piszę, że ktoś inny twierdzi inaczej, albo źródła podają inaczej. Ja nie chcę ludziom odbierać ich historii. To byłoby po prostu niegodne. Nie wolno odbierać ludzi. No chyba, że są to politycy, no to ja ich nie szanuję, więc, więc wtedy można im wszystko odebrać, ale, ale mi chodzi o takich tych moich, na przykład te moje dzieci wojny. Y tak to jest, że a czasami po prostu pomijam to, wiedząc, że ten ktoś naprawdę nie mogło się zdarzyć to, co pisze. To ja po prostu nie piszę o tym, ale ja nie mam natury konfrontacyjnej, nie, nie mówię, on mówi tak, a tymczasem było inaczej, Bo po co to? Ale też, I jeszcze chciałam powiedzieć coś, ale zapomniałam w związku z tą sklepem. Ja, ja mogę to, dodać pytanie. Ja mogę zadać pytanie, a, a co w sytuacji, kiedy pomagasz komuś szukać? bo taka jest historia pani Michałowny-Szukiewicz. To jest opowieść, w której no właśnie tak naprawdę spotykasz bohaterkę, która ma wiele prawdopodobnych, probabilistycznych historii związanych ze swoją rodziną. I ty jako reporterka tak naprawdę, no właśnie, musisz sprawdzić, możesz sprawdzić, możesz spróbować sprawdzić, skąd ona się wzięła, gdzie jest jej korzeń. No tak, i wydaje mi się, że trochę pomogłam. Mhm. Ja nie wiem, czy to do niej dotarło w ogóle, bo ja prosiłam o przekazanie, ale w czasie COVID-u, więc, więc nie wiem, czy to do niej dotarło. I ja nie wiem, czy ona by się w ogóle ucieszyła, że w końcu trochę o niej wiadomo. No to jest historia kobiety, która. Yy, nie wie skąd pochodzi, gdzie się urodziła, ma chyba sześć lat urodzenia, ma mnóstwo historii, które sobie sama wymyśla na temat swoich rodziców. Raz jej ojciec jest oficerem polskim, który został zabity w Katyniu, zaraz jest radzieckim generałem, który ramię w ramię ze Stalinem budował komunizm, więc, więc i dla niej w ogóle nie ma sprzeczności, dla niej wszystko się zgadza. To jest, to jest bardzo inteligentna osoba, więc ja mówię pani Dino, ale polski oficer, nie mógł uratować się z Katynia i zostać potem radzieckim generałem. A ona mówi: A widzi pani, mojemu tatusiowi się udało. Więc ona po prostu wszystko potrafi na swoją korzyść. Ale tak naprawdę to jest niesamowicie nieszczęśliwa kobieta, która bardzo, bardzo pragnie dowiedzieć się, kim jest. I już od wielu, wielu lat poszukuje swoich korzeni bezskutecznie. No naprawdę są takie historie, że ktoś został wymazany z powierzchni ziemi. I ja pojechałam tam jako ostatnia deska ratunku, ponieważ ona nawet nie wie, czy jej nazwisko Szulkiewicz to jest jej nazwisko, ponieważ dzieciom w łagrach, bo ona jest dzieckiem łagru, bardzo często zmieniano imiona i nazwisko, żeby już potem prawdziwi rodzice nigdy nie trafili na te dzieci, a niektórym zostawiano. I ona miała na nazwisko, ma, na nazwisko Szulkiewicz i nie było wiadomo, czy to jest jej. Więc jedyne, co mogłam zrobić, to pobrać od niej DNA. Czyli krótko mówiąc, yy, napluła do rurki. Ja tę ślinę przemyciłam przez granicę Kazachstańską, czy kazachską. Bardzo się bałam, co powie na granicy celnik, jak będzie przeglądał bagaż i powie aż e to eto? to A ja powiem slina. <laughs> nie wiedziałam, czy to można przewozić, bo to przecież biologiczny jest jakiś ten, coś tam, produkt biologiczny. No. Z biologii też nie byłam nigdy dobra, jak widać. I, 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 ale nie, nie złapali mnie na granicy ze śliną. No i z tych badań DNA, które przyszły po jakimś czasie, wynika jedno. Ona naprawdę ma tak na nazwisko. I udało mi się dotrzeć do jej krewnego, bardzo, bardzo odległego. I ponieważ zaczął się COVID, ja nie mogłam dalej prowadzić tych badań, ale wydaje mi się, że dotarłam prawdopodobnie do jej pradziadka. Ale jak ja to będę tak państwu zdradzać, to państwo nie jasne, przeczyta. Jasne, to zapytam jeszcze... <noise> O, bo pojawiło się słowo u mnie korzenie i poszukiwanie tych korzenia. Jest jeszcze inna opowieść o ludziach, którzy z tych korzeni zostali wyciągnięci i wsadzeni w zupełnie inną rzeczywistość. I dla mnie akurat to też jest opowieść, która, taki reportaż, który stawia pytanie o to, czy w dziecko można wsączyć ideologię. E, czekaj, teraz muszę się zastanowić, żeby dokładnie przeczytać. Jose Maria Banuelos Hidalgo i y Serafin González Martínez. Si, sí. sí, claro que si. Sí. Mój bueno. señora. No. Senior. Alora, nie to po włosku, była Byłam we Włoszech na wakacjach. Prego, prego, awanty, bardziej to znam z włoskiego. Więc mówisz o dwóch ludziach, którzy jako dzieci zostali wywiezieni do Związku Radzieckiego. Kompletnie odcięto ich od rodzin, i tutaj jest akurat odpowiedź na Twoje pytanie: to jest 50-50. No właśnie. Bo, bo jeden dał się zsowietyzować, ale wyszedł z tego, a drugi dał się zsowietyzować i nigdy z tego nie wyszedł. I do dzisiaj jest wiernym człowiekiem, no właściwie wiernym stalinistą nawet można powiedzieć. Ale z czego to wynika? Chyba z tego, że ten jeden, co przejrzał na oczy, to po prostu uzyskał wyższe wykształcenie. To jednak się wiąże. Skończył studia i miał może narzędzia do tego, żeby przejrzeć na oczy. A drugi, który nie chciał się uczyć i w Związku Radzieckim skończył szkołę zawodową i pracował na to karce czy jako mechanik precyzyjny. No i go było łatwiej przekonać chyba. Chyba to ma związek z... Chociaż nie wiem, lek Wałęsa, kurczę, jednak nie był wykształcony, na to on obalił komunizm. A nie, Kaczyńsk obalił komunizm, przepraszam. No. Zapomniałam, zapomniałam. Przepraszam. Żeby mi to było po raz przedostatni. Nie, ostatni <laughs> więc, więc, więc nie wiem, bo to chyba mój trop jest y, zły. Po prostu y, jedni ludzie są tacy, drudzy są inni. I ten pan, y, właśnie jeden z tych moich bohaterów, u którego byłam w kraju Basków, siedziałam z nim, rozmawiałam i y, wydawało mi się, że on jednak no, będzie miał obiektywne spojrzenie na Związek Radziecki, zwłaszcza to, że on był w łagrze za kradzież kombinezonu roboczego. Tak. Bo już miał porwany i chciał po prostu kombinezon roboczy mieć nowy, więc zobaczył w magazynie ukradł, złapany. No ale co, ukradł, ukradł. No to uczciwy był. Sześć lat w łagru no. ciężkiego w kopalni i tak dalej. Ja mówię, no to przecież straszne to było. On mówi, wie pani co? I tu trzeba było pracować, i w łagrze się pracowało, i poza łagrem trzeba było pracować. I mówi jeszcze, i wie pani co? Właściwie to mi się należało, nie? Bo okradłem. Ja mówię, no tak, ale. Straszne to jest. On mówi, nie wie pani co? Hiszpanie mamy taką złodziejską naturę, Rosjanie tacy nie są. Nie, wie pan co akurat, co jak co, ale to. możemy Fałszywe pogadać. wspomnienia. Fałszywe wspomnienia. On mówi, nie, proszę pani, Rosjanie same uczciwe. No, no, dobra. A ten drugi miał trzewe spojrzenie na Związek Radziecki. Nie wiem, jak jest złodziej po rosyjsku. Ja też nie wiem. Nie wiem, chciałem już wor. zabłysnąć. No nieważne. Wor, Dobrze, to wor. Teraz... wor. taki. taki... Taki git, człowiek złodziej to jest dwor. Okej, okay, zapamiętam. I tak sobie trochę idąc ku zmierzając powoli, ku końcowi i pytaniom, zostawiałem ten temat. Bo paradoksalnie on dla mnie dziś jest takim tematem, który, który rezonuje i pojawią się tak naprawdę dwa wątki. Japońska diaspora. Trochę o tym na początku powiedziałaś. Nikaj, przy okazji historii. Miała się opowiadać inną historię, opowiadasz historię diaspory japońskiej, czyli mamy Pearl Harbor. I oto tysiące Japończyków, a dokładnie 126 tysięcy osób liczyła ta diaspora, zostaje zamkniętych w Stanach w obozach. To były obozy, to były obozy koncentracyjne. koncentracyjne. Tak, tylko no, nie, nie były to obozy koncentracyjne nazistowskie, ale w czasach, mm. kiedy zamykano Japończyków, absolutnie y, mawiano o tych obozach, obozy koncentracyjne. Y, a co byś chciał wiedzieć? No, chciałbym wiedzieć, jak, jak się z, z perspektywy reporterskiej, bo powiedziałaś coś takiego, że e, odkryłaś historię dla polskiego czytelnika, mhm. dla nich to jest w ogóle historia powszechna. Rzeczywiście tak jest, że jak zaczęłaś sięgać do źródeł, to okazuje się, że 25 reporterów i reportery go pisały już tą historię. W Stanach? Tak. tak, mhm. tak. W Stanach y, to jest historia znana, ale też nie od zawsze, ponieważ Amerykanie Którzy zamknęli po ataku na Pearl Harbor te 120 tysięcy ludzi w kilkunastu czy nawet w kilkudziesięciu obozach. No, oczywiście udawali, że w ogóle nic się nie stało. Polacy nic się nie stało, śpiewali sobie. Amerykanie nic się nie stało, ponieważ dopiero w latach 70. Japończycy dobili się do prezydenta Cartera, który uznał, że naprawdę coś się stało. I dopiero za Reagana, po pierwsze, oficjalnie Stany przeprosiły diasporę japońską, a po drugie, wypłaciły odszkodowania Japończykom. A lata 50., 60., do połowy 70., no to uda, udawano, że wszystko było w porządku. A nic nie było w porządku. Dla tych, co nie czytali książki, to chodzi o to, że po ataku na Pearl Harbor Amerykanie postanowili internować wszystkich Japończyków i amerykańskich, czy znaczy w sensie obywateli amerykańskich i tych, co byli z pierwszego pokolenia, emigrowali do Stanów. Internować, ponieważ mogli być szpiegami cesarza japońskiego. Tak naprawdę, oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze to jest kolejne przysłowie złote. Po prostu chodziło o to, żeby przejąć majątki Japończyków. I tutaj tak. bardzo duża paralela z sytuacją Żydów, nie tylko na terenie Niemiec, ale także na terenie Polski. Z tym, że no, Japończyków nie, nie poddano zagładzie. Potem Niemcy jednak zrobili z Żydami to, co zrobili, a Amerykanie bardzo dużo Japończyków umierało, ale, ale no skutek lichości życia w tych obozach, chorób. Natomiast y, jeśli chodzi o pieniądze, to Japończycy, którym odebrano majątki, wszystkie, y, nigdy, ich już od, nigdy już ich nie odzyskali. Jak przeglądałem twoją książkę, to gdzieś, przepraszam, może jest zbyt dużego skrótu, skarć mnie, jeżeli tak jest, to skoro mamy tutaj historię dzieci, dziecięce historie, to zastanawiałem się trochę... Y, nad tym też, jak to dziś rezonuje. To znaczy, my jesteśmy takim pokoleniem bez wojny, a z drugiej strony sytuacja społeczno-polityczna odbija się u nas w ten sposób, że nie mamy wojny, na całe szczęście, ale mamy w pewnej części kraju przy granicy polsko-białoruskiej stan wyjątkowy i ten stan jeszcze potrwa kilkadziesiąt dni na pewno. Dłużej już na pewno nie, bo. No to... Bo ci ludzie umrą z zimna. No, no to... tak. E, do grudnia. Połectw, do tak. grudnia. No i tam też pojawia się figura dziecka. Nie? I myślałem no. o tym e, myślałem o tym, wiesz, e, że, 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 że to jest trauma. I, I tak to może jest po prostu wolna myśl, że, że to jest też bardzo ciekawe, jakby jak, jak kompletnie z taką narracją właśnie związaną dziecko, poczucie zagrożenia, poczucie dziecko, które ucieka przed wojną, sobie jako społeczeństwo nie radzimy. Nie, absolutnie. No Właśnie to jest przerażające, że my w ogóle się nie uczymy od historii. Przecież robimy dokładnie to, co robiono dzieciom yy, przed wojną, w czasie wojny, i, i w ogóle ja nie wiem. To jest, to jest niesamowite. My za 80 lat będziemy, to ktoś napisał, to nie są moje słowa, za 80 lat, czyli jak minie ten czas od wojny, to będziemy sobie dawać drzewka do polskiego jadwaszem, czy, czy będą nam dawać, wtedy już będzie pewnie wysoko cywilizacyjnie stał Afganistan, będziemy mieli polskie drzewka w afgańskim jadwaszem, które będą dostawać ci ludzie, którzy teraz na granicy im pomagają, I, i znowu jakiś rząd będzie farmazonił, że Polacy Żydów ratowali przede wszystkim. Nie. I to samo się, teraz co się dzieje, tam na granicy działo się w Polsce, no, owszem nie było tej przysłowiowej granicy, tak ale były dzieci. Byłem zresztą teraz na weselu Smarzowskiego, więc polecam wszystkim, którzy nie wiedzą co się działo wtedy. Po prostu ja, ja tego nie rozumiem, ja po prostu nie mogę tego pojąć i przepełnia mi ogromny smutek. Połowę mojej głowy zajmują, zajmują jakby sytuacja na granicy. I, I podziwiam bardzo ludzi, którzy tam pojechali i, i pomagają. Bo i, Twoi bohaterowie mam... to też są często uchodźcy, emigranci, tak, ludzie przesiedlani. Tak. Ich historie tak. też są takie, że jadą tak. i nie wiedzą, gdzie jadą i co dzieci, ich tam spotka. Dzieci ludzi, wnuki ludzi, którzy to właśnie przeżyli, teraz robią coś takiego drugim ludziom. No to jest niepojęte. Facet, który... Wstyd mi jest za tą straż graniczną strasznie. Facet, który... Ma pewnie córeczkę, pewnie przychodzi do domu i patrzy, że dziecko śpi, za zmęczony z pracy, bo musiał odwieźć dzieci do lasu z rodzicami w ten mrok, gdzieś tam na ten taką bezpaństwowy kawałek ziemi. To wraca pewnie i zagląda cichutko do pokoju swojej córeczki, jakiś słodko jak śpi, kołderkę podciąga, bo już chłodny wieczór jest i w pokoiku mogłoby być już tylko 20 stopni. Nie? I ten człowiek postawi talerz na Wigilię dla. Zaginionego, czy tam zabłądzonego, wędrowcy. Kurczę. Podstawi na pewno, bo taka jest tradycja. Tradycji nie wolno y, zniszczyć. To są ludzie, którzy no, jak jeden mąż są albo prawosławni, bo to jednak jest na granicy, albo katolicy, i oni wszyscy na pamięć znają y, no, przypowieść o tym, jak uchodźcy Józef z Maryją w ciąży jechali na osiołku i tadam, ktoś ich przyjął. Wprawdzie tylko w stodole. Ja zawsze. Bardzo gardziłam tym gospodarzem, który nie wpuścił do gospody, tylko do stodułki pozwolił rodzić tego Jezusa. No ale teraz no to szacun dla gospodarza, bo chociaż wpuścił do stodułki, nie? Ale my tak bardzo się uczymy, prawda, bierzemy te słowa pana Jezusa. Ja jestem w ogóle ateistką, ale bardzo dobrze znam religię, bo nawet mam maturę z religii, bo to u mnie długo, długo szło. W każdym razie to przekazanie, prawda, byśmy się wzajemnie miłowali i szanuj bliźniego swego jak siebie samego. Halo, halo, gdzie to jest? Ale to jest jeszcze fascynujące na innym poziomie, na takim, że yy, i przerażające jednocześnie, że wiesz, że nawet w kulturze przerabiamy cały czas te wątki i to się miele, te historie związane, które mają nas uczyć, empatii. Samarytanin. E, wiesz, i po prostu, i nagle okazuje się, że jest bardzo konkretna sytuacja i system has failed, no. Znaczy, że nie działa, że jest ta narracja zagrożenia, oblężonej twierdzy, tego, że... Ja nie o to że... chodzi, czy my jesteśmy źli, czy Polacy są głupi? Czy, jest, czy, po prostu, czy człowiek jest zły, undemalum, bo ja już po prostu naprawdę nie wiem. Miałam, ostatnio, ktoś mnie zapytał, czy ja lubię ludzi. No więc tak, lubię ludzi. Bardzo lubię ludzi. Ale czy ja lubię ludzi tam, którzy. Dlaczego ja muszę dzielić ludzi na tych, których lubię i nie lubię? No nie lubię tych ludzi, którzy tam wywożą te dzieci. Mój kolega teraz tam jest i codziennie y, zdaje relacje, że właśnie. Y, tych ludzi się oszukuje, ich przyjmuje się Straż ich przyjmuje, bierze dokumenty, mówi tak, teraz jedziemy spisać wszystko y, do urzędu. Dziennikarze jadą za nimi, policja zatrzymuje pod kątem y, zwykłego jakiejś tam kontroli, a oni ich wywożą z powrotem i to już bez dokumentów. Wywożą ich y, z powrotem, te pushbacki robią. No. Słowo, które zrobiło karierę. No, dla mnie to jest straszne, nie umiem tego powiedzieć i nie ma żadnego, nie ma żadnego argumentu za tym, żeby tak było. Co mnie to obchodzi, że co nie, nie zmieścimy, nawet jak nam Łukaszenko przywiezie 10 tysięcy ludzi, nie znajdziemy miejsca w tej bogatej Polsce dla 10 tysięcy ludzi. Oni i tak u nas nie zostaną długo. Nikt nie chce być w Polsce. Tak, to polecam też tekst, w gazecie wyborczej się ukazał, dotyczący tego, jak wygląda właśnie aprowizacja w ośrodkach dla uchodźców, ile pieniędzy daje się na przykład na wyżywienie. Ciuch. I oczywiście można by powiedzieć, że nie nasi ludzie, że przecież w zasadzie Dostają jeść, mają ciepło, nie? ale jakbym mam wrażenie, że, że nie o to chodzi. Pytania, szanowni państwo? No widzisz, opowiedzieliśmy wszystko. Dziękuję, do widzenia. <głosy> 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 A jak już wrócisz z tych wyjazdów, bo już nie chcę dotykać tych wątków, bo myślę, że, że ten, ta pojęta jest na tyle mocna, że jest jeszcze mnóstwo historii w tej książce, których nie opowiedzieliśmy, to tak powiem, żeby, żeby zachęcić. A... Jest, są także opowieści o miłości na przykład. A, I jak skończysz te wszystkie rozjazdy i wyjazdy, to znowu pojawisz się, że była taka klamra elegancko Wiesz, u Pawła i powiesz, no dobra, co teraz? Albo on powie, no dobra, i co teraz? Nie, bo teraz to ja. Teraz mi pokaż szółbsku. No. Teraz, to ja. Teraz to ja będę z Krakowskim wydawnictwem znak kolaborować. Aha. Tak, bo ja jestem rolnik dwupolowy. Aha. Na jedną nóżkę i na drugą nóżkę. Ale to wiesz, są bardzo szacowne poetki i poeci tak mają też w Krakowie. No, ja też. Że jedno, jedno wydawni, jedna książka dla jednego wydawcy, mm -hmm. a potem druga książka dla co cesarskie, cysozobii. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Raz tak. znaczek. Raz, raz, raz agora, a raz znaczek. Tak, I tym przyjemnym akcentem y, zmierzamy ku końcowi, szanowni państwo. W Krakowie się tak mówi. Zmierzamy książkę ku, końcowi? książkę ku, końcowi, ku końcu, książkę tę można nabyć drogą kupna. Drogą kupna można nabyć ją. Są Jąż. przedstawiciele Jąż, są przedstawiciele wydawnictwa Agora. I tam przy wejściu można Magdalena Grzebałkowska. Potem jesteśmy Państwa w internecie, że tu tak, przy wejściu. Tak, tak można. Tak, no można. No traficie na pewno na Magdę Grzebałkowską. Jutro jest na Bruno Schulz Festiwalu, a potem trasa Via de Polonia. Potem jestem w Oświęcimiu, mhm. potem jestem w Warszawie, a potem jestem w Rybniku. Hej. Mhm. I tak jak... nie, to się u was mówi hej, czy jak? Nie, u was chyba nie. nie, nie wiem Zakopanem, nie? ja nie, nie mów nikomu, bo ja się nie urodziłem w Krakowie. A dobra, bo ty wiesz. nie jesteś z Kraków. Ja jestem dobra. wrzeniony. E... Na pole siedzicie, to będzie się strasznie się ta... jest. No, tak. no, a następ... najbliżej spotkamy się, my się spotkamy w Sopot, tymczasem Nowochódzkie Centrum w Kultury. E, Lite Artura, nasz Albo cykl. dzisiaj dzisiaj odczytaliśmy, mamy nowe odczytanie. Light Artura. Light tortura. To spotkanie nie było w stylu light, ale mam nadzieję, że też wątków lżejszych nie zabrakło. Książka do przeczytania, wojenka o dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia. Magdalena Grzebałkowska, gościnią naszą, była duże brawa. Dziękuję.